moje filmy, które zrobiłem w szkole, to w ogóle były raczej marne, tak mi się wydaje. I pomimo, że miałem fajnych profesorów, bo miałem Hasa Bosaka, Andrzeja Brzozowskiego, Henryka Klubę i bardzo dobrze ten okres szkoły wspominam. Szkoła filmowa w Łodzi jest fantastyczna, dlatego że tam można się nauczyć, jak ktoś się chce. Można się nauczyć, jak się robi filmy. Jak ktoś nie chce, to przyleci całą szkołę na balangach, na fantastycznym życiu towarzyskim i tak dalej. I nie będzie wiedział, gdzie postawić kamerę, jak zbudować scenę, jak zbudować inscenizację czy konflikt. Ale jak ktoś chce, to rzeczywiście może się nauczyć bardzo dużo. I tak kiedyś było, myślę, że tak jest do tej pory. I ja przyznam, że w szkole to się szamotałem strasznie. Tak nie wiedziałem, w którym kierunku. Byłem po architekturze, czyli miałem jakieś tam takie już estetyczne przygotowanie. Już wiedziałem, że to mi się podoba, to nie. Co oczywiście też jest bez sensu, bo od razu dokonywałem pewnych wyborów takich estetycznych. A na początku to trzeba tak chłonąć, wydaje mi się, wszystko, co się da. A nie mówić, to jest do dupy, a to jest fantastyczne. Szkoła jest po to, żeby właśnie szukać, żeby popełniać błędy. Bo potem jak już się zaczyna pracować na swój licznik, czyli zaczyna się robić filmy po szkole, to już nie powinniśmy błędów popełniać. Niedzielne igraszki powstały w studiu Jerzykowskiego. Ten film kręciłem w 1982 roku w lecie. Czyli w okresie, kiedy jeszcze był stan wojenny. Myśmy to kręcili na Nowakowskiego w kamienicy i pamiętam nawet, nikt się nie interesował. Ja mówię, żadna władza, a tutaj przecież czołgi, tam ci żołnierze i tam. I pamiętam, że tylko raz milicjanci weszli na to podwórko i się spytali, co wy tu robicie? No, my tu film kręcimy. Pozwolenie macie? Mamy. No to i wyszli i tyle. Film był o tym, jak świat dorosłych wpływa na dzieci. Oczywiście tutaj ta relacja była polityczna i że jak ta polityka, która świat dorosłych absorbuje, wpływa na dzieci, na młode pokolenie, na ich świadomość. Dam taki przykład. Kręciliśmy i pewnego dnia dzieci zrobiły strajk. Czyli no, wzięły coś, co zaczerpnęły ze świata dorosłych. Mianowicie na planie nie pojawiła się zupka. No i dzieci powiedziały, jak to nie ma zupki, to my nie pracujemy. Zamknęły się w budzie od środka i powiedziały, nie wyjdą, bo nie będzie. I pamiętam, że miałem kierownik produkcji Cypronu, wysupał jakieś pieniądze, poleciał do najbliższej knajpy i kupili jakiś kocioł zupy, przynieśli. Dzieci te zobaczyły, że coś jest, tam wyszedł jakiś przedstawiciel, zażądał łyżki, spróbował, czy nie oszukujemy, jest zupa, rzeczywiście wychodzić. Strajk został przerwany. To był film telewizyjny i tam grał Boguś Linda, wtedy jeszcze nie gwiazdor z pierwszych stron gazet, tylko normalny aktor. I grała Kasia Figura, która była świeżo po szkole i też nie żadna celebrytka z Hollywood, tylko normalna dziewczyna po szkole. To był najbardziej mój polityczny film i kompletnie nikt tej polityki w tym filmie nie zauważył. Że pamiętam, była kolaudacja w telewizji, to był chyba właśnie 86 albo 7 rok, już nie pamiętam, ale oni tam coś powiedzieli, tutaj fajnie, tutaj tamtego, tu coś za długo. Ale nikt kompletnie nie zwrócił uwagi, że to obrazuje no, pewien taki jakiś świat polityczny, upadek nadziei. Być może już, że tak powiem, ten świt tam nastawał, bo to był, tak jak mówię, no, koniec lat 80., może już się czuło, że się coś zmienia. Wszystko, co najważniejsze, to był taki pierwszy film zrobiony w Polsce za prywatne pieniądze. No i myśmy ten film zrobili tak, jak trzeba. To znaczy, kręciliśmy go rzeczywiście w Kazachstanie, rzeczywiście w tych miejscach, gdzie ta historia no, się wydarzyła. I to było no, fantastyczne, ponieważ mam wrażenie, że w tym filmie jest
trochę takiej prawdy tego miejsca, tych Kazachów, tych stepów. Kręciliśmy w stepie kazachskim, gdzie rzeczywiście jak się stanęło na środku i zrobiło się panoramę 360 stopni kamerą wokół, tylko był horyzont, nic więcej. W mojej biografii jest takim wyjątkowy, ponieważ to jest duży, poważny, epicki film. Taki film, o którym każdy reżyser marzy, ale nie może go nakręcić, bo nie ma pieniędzy. Matka swojej matki, to ten temat się pojawił, no tak jak zbrodnia Ikara Dostojewskiego, czyli z notatki prasowej. Czyli gdzieś wyczytałem, że jakaś młoda dziewczyna, maturzystka, rzuciła swoją rodzinę, zamożną i bardzo dobrze funkcjonującą, mamę, ojca, i zrezygnowała z matury i tak dalej, ponieważ zajęła się opieką nad swoją prawdziwą biologiczną matką, która wymagała tej opieki, bo gdzieś tam żyła na marginesie i tak dalej. Wspólnie z Jasią Żółkowską żeśmy napisali scenariusz do tego. Producentem został Lew Rywin. Scenariusz był taki dosyć wartki, dobrze napisany i był pomysł obsadowy, że tam gra Janda i jej córka Marysia. I to był taki dobry pomysł promocyjny. No, Joasia Żółkowska też jest aktorką, też chciała coś zagrać. I Joasia zagrała tą ułożoną, bardzo odpowiedzialną mamę, prawną, a nie biologiczną, Marysi. Ten film był filmem, który no tak miał jakieś mieć walory komercyjne, no bo historia taka wzruszająca, dobre aktorki znane, czyli obsada też taka, powiedzmy, z pierwszej półki. Jeszcze tam grał Jerzy Szczur. To miał być ten sukces komercyjny. Nie wiem, jaki tam wyszedł. Natomiast to był film, który wywołał takie indywidualne, chyba największe reakcje ze wszystkich moich filmów. Nigdy po żadnym filmie nie dostałem aż tylu listów, prywatnych listów od różnych osób, które w jakiś sposób reagowały na ten film. Głównie na historię, która była opowiedziana. Myśmy Cześterska kręcili kamerami cyfrowymi i obraz matka to był kolorowy. Natomiast zauważyłem, że te blokowiska, te miejsca, gdzie się dzieje akcja, jak one są kolorowe, to one są jakieś nieprawdziwe, bo w gruncie rzeczy blokowisko. Jak wchodzimy, to jednak jest szare. A w filmie to miało jakąś taką poświatę niebieską, wchodziło niebo, coś tego. Raptem jakiś kolor się tam dostawał w ten obraz. I dlatego powstał pomysł, żeby ściągnąć kolor, bo bez koloru ten świat był bardziej prawdziwy. W Walce o prawdę na przykład zrezygnowałem z muzyki. W Cześć Tereska nie ma muzyki pisanej, chociaż była. Ale zauważyłem, że jak tam dochodzą jakieś nuty, skrzypce, jak ona tam chodzi, tego, już się robi jakiś taki portret filmowy, jakieś tam sprawy. Więc wywaliłem tę muzykę, wyłącznie muzyka jaka jest, to jest muzyka źródłowa, to znaczy jak jest telewizor i gra, no to gra. Fantastyczna jest główna dziewczynka, która gra tą główną postać. To jest dziewczynka, którą znalazłem w zakładzie wychowawczym. A dziewczynka jest taka bardzo cicha i skromna na pozór. W niej tam w środku siedzi diabełek, ale taka bardzo robi wrażenie bardzo takiej porządnej, zamkniętej dziewczynki. Jak ona grała w filmie, to była fantastyczna. Po filmie Tereska wróciła do swojej poprzedniej natury, czyli do dziewczynki, która rozrabia, która kradnie, która bierze narkotyki. Ona dostała taką nominację do Young Talent, tam coś w Hollywood. Dostał to chłopak, który grał Harry Pottera i ona. I miała jechać do Los Angeles, odebrać tę nagrodę czy co. I ona tam tydzień przed wyjazdem czy dwa dała nogę z tego zakładu, gdzie była, uciekła i przepadła. No i nie pojechała do Hollywood. No ale to była taka dziewczynka. Teraz siedzi w więzieniu. To jest film ciepły,
I film zrobiony lekko. Pomimo, że on się dzieje na Śląsku, pomimo, że pokazuje wokół te rozwalające się domy, te familoki i tych zmęczonych ludzi. A jest to historia, no taka satyra na polski kapitalizm, czyli smutna historia, że coś, co kiedyś funkcjonowało, czyli kopalnie, w polskiej wersji kapitalizmu kompletnie się nie sprawdza, czyli upada. Chodziło o to, no, żeby pokazać no, kawałek współczesnej Polski, która właśnie coś takiego przeżywała. No, jedną nogą jeszcze w tamtej epoce, drugą nogą w tym, jedna i druga noga się trzęsie i stoi niezbyt stabilnie. Ja wybrałem Śląsk, bo tam coś jest specyficznego, nie tylko w tym krajobrazie, nie tylko, ale w ludziach przede wszystkim. I jak rozmawiamy ze Ślązakami, to są ludzie otwarci, to są ludzie pogodni, to są ludzie, którzy są na tak wobec tego, co się wokół dzieje. I coś takiego chciałem w tym filmie pokazać. Świnki były zrobione w koprodukcji polsko-niemieckiej, gdzie Niemcy wykorzystują polskich chłopców i polskie dziewczynki do niecnego interesu, że tak powiem, czyli do seksu. I no, są Niemcy przedstawieni w złym świetle. Tam jest tylko jedna postać, takiego niemieckiego nauczyciela, który tam próbuje coś głównemu bohaterowi pomóc. I nie było rozmów na temat tego, że Niemcy są sportretowani negatywnie. Wyobrażam sobie, że jakby był na przykład film robiony w podobnej konfiguracji, w koprodukcji jakiejś polsko-niemieckiej, tylko Polacy byliby tak pokazani negatywnie, ile byłoby walki o to, żeby Polaków pokazać pozytywnie. A tutaj Niemcy nie mieli z tym problemu, z bardzo prostego powodu, bo nie uważali, że tam jest portretowany cały naród niemiecki, tylko poszczególne jednostki. Ten wywiad to ma charakter już takiego tego, że tak powiem, budowania pomnika. Ale jeszcze chciałbym taki film współczesny, przynajmniej jeden albo drugi zrobić, który coś mówi o tym, co za oknem się wydarzy.